Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości można świętować także na sportowo. Udowodnił to turniej tenisa zorganizowany w gminie Końskie z tej okazji. Red Bridge Cup. Dlaczego Red Bridge Cup? Po prostu był on rozgrywany między innymi na kortach tenis klubu Ósemka, które mieszczą się w miejscowości Czerwony Most. Organizatorem zawodów było Koneckie Stowarzyszenie Przyjaciół Tenisa przy współpracy z gminą Końskie. Jest to turniej organizowany z okazji święta stulecia odzyskania niepodległości. W związku z tym jest on również pod, można powiedzieć, patronatem Urzędu Miasta i Gminy. Cieszymy się, że mogliśmy tę imprezę wpisać w ogólną formułę obchodów na terenie miasta i gminy Końskie. No i bardzo ważny element, po raz pierwszy tego typu impreza, ta dyscyplina wkracza na ziemię konecką w kategoriach takiej rywalizacji sportowej, ale w większym obszarze. W turnieju udział wzięło dokładnie 25 zawodników. Byli to tenisiści nie tylko z powiatu koneckiego, ale i ze Skarżyska Kamiennej, Świdnicy, Wrocławia, Opoczna i Starachowic. Na początku graczy podzielono na 5 grup. Potem grano systemem każdy z każdym na dwóch obiektach. 3 grupy grały w Czerwonym Moście, 2 na kortach tzw. Osiru przy ulicy Południowej w Końskich. Następnie w fazie finałowej zwycięzcy grup zagrali ze sobą, zajmujący drugie miejsca przeciw sobie i tak dalej. Oczywiście także systemem każdy z każdym. Dzięki temu każdy zawodnik rozegrał tyle samo spotkań, a na koniec można było ustalić wymierną klasyfikację. I tak w pierwszym turnieju Red Bridge Cup trzecie miejsce zajął Wojciech Jaworski, drugie Piotr Kurowski, a zwyciężył Maciej Kosowski. Całe podium należało do zawodników, którzy przyjechali do Końskich ze Starachowic.